Do Galacjan, apostoł Paweł rozważa sprawę wolności i niewoli. Chodzi głównie o wolność przed Bogiem, o wolność przed strachem przed śmiercią, przed piekłem, o wolność przed strachem że może dzisiaj zrobiłem coś złego i Bóg mnie skaże na piekło. Mówi: Chrystus daje wolność, Chrystus daje przebaczenie. Kiedy prawdziwie zaufasz Jezusowi Chrystusowi, strach odchodzi. Możesz żyć wiedząc, że Bóg cię przyjął, że jesteś już po jego stronie, że jesteś zbawiony. Możesz w wolności mu służyć. Jeśli się boisz, no to cały czas żyjesz w niewoli, żyjesz w strachu. Czyli wolność w Chrystusie albo niewola przykazań. Że jeśli to zrobię, no to będzie tak, a jeśli nie zrobię, no to będzie jeszcze gorzej. Chrystus wyzwolił nas. I teraz część ludzi myśli, no tak, Chrystus nas wyzwolił, ale jakby tak ludziom powiedzieć, że już nie grozi im piekło, no to zaczną grzeszyć na potęgę. No, ludzie grzeszą na potęgę, nawet jak się trochę boją, piekła. Apostoł Paweł mówi, że są możliwe w naszym umyśle tylko te dwa stany: albo wolność, albo niewola. Jeśli pozwolimy tym stanom razem egzystować, to zawsze stan niewoli pokona stan wolności. Mówi tak jak on dziś, ten, który się według ciała narodził to jest symbol niewoli prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Chodzi o dwóch synów Abrahama jednego właśnie z legalnej żony, drugiego ze związku nielegalnego. I ten nielegalny symbolizuje właśnie życie w niewoli. Rząd zawsze będzie prześladował. Jak rozwiązać ten problem? Jasny nakaz. Lecz co mówi pismo? To jest 4.30. Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Mamy całkowicie stanąć po stronie wolności. Nie ma pośrednich stanów. Jeśli dopuścimy stan pośredni, niewola zwycięży.